Ojcze, my modlimy się teraz do Ciebie i dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś Bogiem wszelkiego przełomu. Za to, że Ty jesteś w stanie pobudzić do życia to, co jest martwe. Ojcze, my teraz modlimy się, aby powstały do życia martwe kości. My prorokujemy teraz do wszystkiego tego, co jest martwe. My nakazujemy, aby to ożyło. My wzbudzamy pragnienia ludzi. Ojcze, ja modlę się i wzbudzam pragnienia ludzi. Niech ludzie pragną, niech pragną. Niech będą zdeterminowani na swoje pragnienia, Ojcze. Niech kopią. Ty powiedziałeś, że poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Ojcze, ja modlę się o to. W imieniu Jezusa Chrystusa. Szotorola basaka, rabasa. Ja w imieniu Jezusa rozwiązuję w tej chwili wszelkie węzły na językach. Ojcze, ja modlę się, aby ludziom nie ławiły się słowa w gardle. Niech się modlą, Ojcze, zgodnie ze swoimi pragnieniami, Ojcze. Niech pobudzają swoje pragnienia. Niech duże wyistniają swoje pragnienia. Ojcze, ja modlę się o życie w tej wspólnocie. O życie w tej wspólnocie. Niech płynie życie, Ojcze. Niech płynie życie, Ojcze. Ja przeklinam wszelką stagnację, wszelki brak ruchu. W imię Jezusa Ty powiedziałeś, że jesteśmy solą ziemi. Ojcze, ja teraz modlę się, Ojcze. Niech oni żyją, Ojcze. Niech żyją, niech obfitują. Dałeś nam swoje życie, Ty nas zbawiłeś. Powiedz, zamierzam wykorzystać moje życie na maksa. Nie przegram mojego życia. Nie przegram mojego życia. Wykorzystam moje życie na maksa. Wykorzystam moje życie na maksa. Jezus powiedział o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem. Kiedy wchodzimy na tę drogę, poznajemy prawdę, doświadczamy głęboko prawdy i wtedy doświadczamy życia. I wtedy doświadczamy życia. Wiecie, że w Królestwie Bożym nie ma takich ludzi, którzy nie rosną. Wszyscy rosną, ale można rosnąć krzywo. Można tak naprawdę być w takim miejscu, że ta droga z Bogiem prowadzi nas donikąd. Donikąd. Można żyć lata z Bogiem, mieć za sobą kilkaset godzin wymodlonych, wyśpiewanych, można mieć wysłuchanych masę kazań, można być wykutym na blachę i tak naprawdę nic w swoim życiu nie doświadczać. Czyli tak naprawdę być człowiekiem nieszczęśliwym. Ale on powiedział, że przyszedł po to, aby jego owce obfitowały, aby doświadczały życia. Gwarantuję wam z miejsca, w którym dzisiaj jestem, że kiedy realnie wchodzimy na drogę, poznajemy prawdę, tylko tak wiecie, nie w kit, tylko poznajemy tą prawdę, że głęboko z nią obcujemy i się z nią zgadzamy, że prawda nie jest dla nas relatywna, nie ma takiej opcji, nie ma takiego bata, żebyśmy nie zaczęli doświadczać w swoim życiu życia, bo inaczej Bóg byłby kłamcą. Bo inaczej Bóg byłby kłamcą. Czy decydujecie się dzisiaj, że cokolwiek usłyszycie, wprowadzicie do swojego życia? Yes, sir. Amen. Bo nie ma... Jest takie przysłowie, które mówi, jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Wiecie, że tak jest, że Bóg dał tobie i mi wolną rękę. On po prostu odpowiedział na grzech, dał Jezusa i Jezus jest odpowiedzią dla mnie i dla ciebie na wszystko. Tak naprawdę na wszystko. Ale Bóg od tamtej pory przestał się odzywać.
następne odezwanie się Boga to będzie powrót Jezusa po Kościół. I Kościół teraz musi nauczyć się funkcjonować z tym Jezusem, z prawdami Bożymi. Czyli tak naprawdę nie ma w Królestwie Bożym bezrobotnych ludzi. Tu jest cały czas praca na własnej duszy. Wprowadzanie, czyli wymienianie tego dysku. Wymieniam wszystko, co stare, wkładam nowy dysk, tak? Postanawiam na sam początek, Boże, pomóż mi z pewnymi rzeczami, z którymi na przykład sobie nie radzę. Nie chcę być człowiekiem, dla którego prawda jest relatywna. Chcę, aby prawda była dla mnie bardzo ważna. Chcę wprowadzać Twoją prawdę do mojego życia. Chcę każdego dnia wyznawać to, że jestem tym, kim Biblia mówi, że jestem. Był taki usługujący, który rozpoczynał swoje spotkania, to mówi, a teraz powiedzcie wszyscy za mną, że jesteś tym, kim Biblia mówi, że jesteś. Jestem głową, a nie ogonem. Między głową a ogonem jest bardzo duża różnica. Spod ogona wypada kupa, a głowa decyduje. Głowa jest miejscem decydowania, więc i dla Ciebie, i dla mnie w Chrystusie Jezusie jest decydowanie, rządzenie. Ludzie się czują niebezpiecznie, jak słyszą to, Bóg nie kontroluje ziemi. Bóg nie kontroluje Ciebie. On dał Jezusa i dał Ci wolną rękę. Dlatego Jemu chodzi o Twoje serducho. Czy co dla Ciebie znaczy dzisiaj ta prawda? Jak będziesz żył, kiedy Cię nikt nie będzie przymuszał? Czy będziesz przychodził do kościoła wtedy, kiedy nie będą Cię zapraszać? Czy będziesz dawał pieniądze wtedy, kiedy nie będą mówić, że trzeba dawać dziesięcinę? Czy będziesz modlił się wtedy, kiedy z zakazalnicy nie będziesz słyszał, że należy się modlić? Czy będziesz ewangelizował, kiedy nie będzie Cię lider napierał, że trzeba ewangelizować? Jezus dał nam wolną rękę. Dał siebie, oddał swoje życie i dał wolną rękę. Bóg to Bóg ludzi wolnych. Bóg to Bóg ludzi wolnych, kochani. Amen. 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 Chcemy decydować. Podzielę się z Wami takim słowem, które mam dla Was. Dobrze? Już teraz? Tak. Dobrze, to tak. Tak. Ja wiem, Ela, że Ty byś chciała, żebym ja się tu o Was modliła. Natomiast coś Ci chcę powiedzieć. Ja nie z tej bajki. W sensie, Wy jesteście obmodleni, bo Wy się modlicie. Ja Was chcę ukierunkować, bo Wy w ogóle się modlicie. Prawda jest taka, że do gromadzenia materiału, do tak zwanego posiadania bardzo dużej ilości na temat Boga, ponieważ w tym się czują bezpieczni. Bo się czują w tym bezpieczni. Myślą, że tak naprawdę potrzebujemy bardzo dużo zawalenia dysku w swojej głowie, żeby zacząć prawidłowo chodzić z Bogiem. A naprawdę wystarczy niewiele. Ja ostatnio zaczęłam sobie rozmyślać o tym, że pierwsi chrześcijanie nie mieli Biblii. A my dzisiaj mamy bardzo dużo rzeczy. Mamy bardzo dużo kazań. Mamy bardzo dużo książek. Mamy różnego rodzaju szkoły, projekty, konspekty. No bardzo dużo jest tego, tak? I masa ludzi zatrzymała się w życiu z Bogiem na tak zwanym etapie duchowego w ogóle dzieciństwa. A dzieci niestety, ale są prowadzone filozofią czego? Przyjemności. Gdybym ja dzisiaj pozwoliła naszej... Ja, wiesz co, jak możesz nie odsłaniać, dobra? Bo mnie będzie raziło w oczy. Jak ja bym dzisiaj pozwoliła, że tak powiem, zarządzać finansami naszej 13-letniej córce, tak? No to ona by zaczęła zamawiać paczki z kimś. Wiecie, o co chodzi? Nie? No taką ma głowę. Ma głowę dziecka. Ma głowę dziecka. Chodzi o to, że naprawdę niewiele potrzebujemy, ale potrzebujemy uwolnić posłuszeństwo wobec prawdy, którą słyszymy. Jeśli słyszymy lata jakąś prawdę i nie uwalniamy w nią posłuszeństwa, to ta prawda się dla nas staje jak ścierka. Ona nas przestaje dotykać. Wiecie, można powiedzieć, wszystko wiem. Ja mówię, ale twoje życie
jest dramatyczne. Jak ja ostatnio powiedziałam takiemu człowiekowi, ja mówię, jak ja bym cię spotkała na ulicy i ty byś mi głosił Ewangelię, to ja bym cię wyśmiała. W życiu bym od ciebie nie przyjęła Ewangelii. A wiesz dlaczego? Ponieważ ja większych kozaków widziałam w świecie. Kręciłam się wśród takiego towarzystwa, które potrafiło żyć. Którzy byli odważni i odważnie prezentowali króla tego świata. A więc prawda jest taka, że my mamy być fachowcami od życia. Fachowcami od życia. Chcę wam dzisiaj zostawić takie poselstwo na temat tego, że Jezus nie przyniósł pokoju wbrew obiegowej opinii, ale przyniósł miecz. I chciałabym, żebyście po tym słowie wprowadzili miecz Bożego Słowa w każdy aspekt swojego życia, który nie nosi znamion Królestwa Bożego. Czy będzie bolało? Będzie bolało. Ale to nie jest ból na śmierć. To jest ból ku uwolnieniu i doświadczeniu życia. Nazwałam to rozwój przez podział. I rozwój przez podział daje wzrost. Ewangelia Marka, Mateusza 10:34. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, lecz miecz. Lecz miecz. Podział to bardzo ważna zasada. Jeśli podejdziesz do tego poważnie, będziesz miał sukces. I pierwszy podział ma miejsce w twoim życiu, kiedy odrodziłeś się z Bożego Ducha. Następuje podział między tym, co duchowe, a tym, co duszewne. Ponieważ jak oddałeś życie Jezusowi, tak, to powinna nastąpić zmiana zarządu w twoim życiu. Czyli już nie zarządza dusza, tak? Tylko zarząd powinien przejąć twój duch, czyli prawdy Boże. I tak naprawdę, kiedy nie poddajemy swoich dusz prawdom Bożym, to chcąc czy nie chcąc, nie jesteśmy użytecznymi naczyniami. Możemy mieć wielkie mniemanie o sobie, co my tam wiemy i tak dalej, ale prawda jest taka, na ile my wiemy, a na ile żyjemy tymi prawdami. To jest ogromna, ogromna różnica. Wiecie, ogromna. Mieć masę argumentów, a doświadczenia. Tak? Znać, powiedzmy, jakąś piosenkarkę twarzą w twarz, a znać ją tylko i wyłącznie, bo się ma plakat jej na szybie od drzwi. Nie? Mam takiego fana. Mam plakat na drzwiach i to jest fan. Ale czym innym jest go znać osobiście, tak? I czym innym jest oddać życie Jezusowi i zawiesić sobie, że tak powiem, sznureczek. 14 marca oddałam życie Jezusowi, chodzę z Nim 20 lat, ale ostatni raz spotkałam się z Nim 20 lat temu. Przy oddaniu życia, tak? Zanim nastanie pokój w różnych dziedzinach twojego życia, musisz użyć miecza. Co robi miecz? Miecz oddzielił stare od nowego. W Chrystusie Jezusie i ty, i ja jesteśmy nowymi stworzeniami. Stary człowiek nie żyje, nie znam więc już nikogo według ciała. I co to w ogóle znaczy? Bo często mówimy, że atakuje nas diabeł i tak dalej. Diabeł nas atakuje bardzo prozaicznymi w ogóle rzeczami, czyli tak naprawdę prozą naszego życia. Co to w ogóle znaczy nie znać nikogo według ciała, tak? Powiedzmy, jest niedzielne spotkanie. Słowo Boże mówi, aby nie opuszczać wspólnych zebrań, no ale dzisiaj są imieniny dziadka Stefana. Więc teraz staję przed takim wyborem. Pójść na wspólne zgromadzenie mojej prawdziwej duchowej rodziny, czy pójść na uroczystość do dziadka Stefana. Pierwsze pytanie. Czy dziadek Stefan jest odrodzony z Bożego Ducha? No nie, bo gdyby był, to by z tobą poszedł na wspólne zebranie. I teraz jest pytanie, gdzie idę? I tutaj się włącza też humanizm. No ale jak nie pójdę do dziadka? No właśnie, nie pójdę do dziadka. I powiem wam troszkę, jak ja to robiłam w swoim życiu. Kiedy miałam taki trudny epizod, moja mama już nie żyje 5 lat, ale kiedy miałam taki trudny epizod z moją mamą, która dosyć już konkretnie popijała sobie,
stała się człowiekiem bezdomnym i wylądowała ze swoją konkubentem, ponieważ zostawiła mojego tatę i wylądowała ze swoją konkubentem na tak zwanej, nie chcę powiedzieć melinie, no ale muszę, bo to raczej była melina niż normalny dom. I my byliśmy z Arturem na usłudze. I moja mama do mnie zadzwoniła, zapłakana. I powiedziała, że zaraz tutaj, gdzie jestem, dojdzie do rozlewu krwi. Błagam cię, pomóż mi. A ja kilka miesięcy wcześniej pomagałam kilka miesięcy mojej mamie. Przyprowadziłam ją do Jezusa i tak dalej, i tak dalej. I na chwilę to mnie gdzieś tam dotknęło mojego serca. Miałam jakieś emocje związane z mamą. Ale powiedziałam do niej, mówię, mamo, ty nie przyjęłaś mojej pomocy. Ja chciałam ci pomóc, ale ty obrałaś zupełnie inną ścieżkę swojego życia. Duch Święty do mnie powiedział tak, a co byś zrobiła, gdyby to nie była twoja mama? Bo Słowo Boże mówi, nie znamy nikogo według ciała. Więc co byś zrobiła, gdyby to nie była twoja mama? A tam za chwilę może dojść do rozlewu krwi. Ja mówię, zadzwoniłabym na policję. To zadzwoń na policję. Zadzwoniłam na policję. Przyjechała policja. Rozbroiła towarzystwo. Wódka została wylana. Nóż z ręki komuś został zabrany. Rozumiecie? I ja okazałam w ten sposób posłuszeństwo Bożej prawdzie. Czyli poszłam za duchem, a nie za duszą. I ja tak, w taki sposób rozumiem w ogóle chrześcijaństwo, że prawda nie jest dla mnie relatywna, ponieważ my jesteśmy mistrzami do dorabiania sobie do różnych rzeczy teologii. Ale ty nie wiesz, co tam ja czułam. Nie, no nie wiesz, nie byłeś tam wtedy. Źle to było Jezusowi na krzyżu. Wiecie. Nikomu z nas już tak źle nie będzie, bo jest napisane, że Jezus zwyciężył śmierć. Więc nikomu z nas już nie będzie tak źle, jak było źle Jezusowi. Więc miecz przyszedł i oddzielił stare od nowego. Tak? Więc ja wybieram Bożą prawdę. Kiedy jest wspólne zgromadzenie, to idę na wspólne zgromadzenie, tak? A nie idę tam na jakieś, nie wiem, urodziny czy imieniny kogoś na przykład z rodziny. Nie rozważam również przeszłości, tak? Ponieważ przeszłość przeminęła. Stare przeminęło, to Bóg wszystko uczynił nowym, tak? Wspominanie starych rzeczy jest dobre na tak zwanej kozetce terapeutycznej. Jedne usta i jedno ucho terapeuty, czyli osoba terapeutyzowana i terapeuta, tak? Nie przypominam rzeczy, które się wydarzyły kiedyś, ponieważ to są rzeczy, które są śmiercionośne. Pozwól, aby miecz oddzielił wszystko, co blokuje wprowadzenie Królestwa Bożego na 100%. I ta decyzja jest twoja. Tu nic Bóg nie zrobi bez twojej decyzji. Chrześcijanie chcą, aby się rzeczy wydarzały bez ich decydowania. Nie ma tak. Ja od kiedy oddałam życie Jezusowi, to widzę, że moje życie opiera się cały czas na ryzyku i na decyzjach. Na ryzyku i na decyzjach. Często może być tak, że będziesz się bał czegoś stracić. Ale uwierz, że Bóg ma dla ciebie lepsze rzeczy. Jeśli miałeś przyjaciół ze świata, tak, a nie masz doświadczenia i boisz się zostawić tych przyjaciół ze świata, bo nie masz doświadczenia jeszcze przyjaźni w ogóle w Kościele, to jest to etap tylko i wyłącznie przejściowy. Należy się otworzyć w ogóle przed Bogiem, pozwolić, aby stare relacje zostały rozerwane, tak? No bo co ma wspólnego światłość z ciemnością? Co ma wspólnego wierzący z niewierzącym? Ja pamiętam, jak oddałam życie Jezusowi, Artur siedział w więzieniu, siostra moja mnie zaprosiła na swoje urodziny. I ja w ogóle w takim przeświadczeniu, wiecie, jak to jest w ogóle świeżo nawrócony człowiek, w ogóle ja światło świata, sól tej ziemi. Ja jak weszłam w ogóle do niej na te urodziny i w ogóle mówię, Edyta, w ogóle, i ja płaczę, wiecie, bo ja w ogóle mówię do niej, wiesz, ja jestem światłością świata, solą tej ziemi. I ona zaczyna też płakać. Ja w ogóle mówię, ale moc, ale namaszczenie, na pewno jest dotknięta tym, co ja powiedziałam. Ona mówi, ty jesteś nienormalna. Mówi, straciłam siostrę, w ogóle... Pieprznięta jesteś? Mówi, na łeb ci siadło? Mówi, co się stało w ogóle? Ale wiecie, o co chodzi? Ja w ogóle pokazałam radykalizm. Nie zostałam tam wtedy. Na jakiś czas mi to zamknęło relację z moją siostrą. Rozumiecie?
ale ja pokazałam, że Chrystus jest dla mnie ważniejszy, że prawda Boża jest dla mnie ważniejsza. To tak naprawdę z korzyścią było dla mnie, ponieważ ja pozwoliłam, aby miecz Bożego Słowa, tak, porozdzielał różne rzeczy w moim życiu. Ja bardzo szybko wyszłam z podstawowych rzeczy. Ja nie miałam problemu. Rozumiecie? Bo ja mam problem, czy iść do kościoła, czy iść do siostry na urodziny. W ogóle to jest dla mnie szok, jak ja duszpasterzuję ludziom i często słyszę, ale gdzie iść? Ja mówię, ale jak to gdzie? No jak gdzie? Do diabła na urodziny? No idę do kościoła. Ja do kościoła idę. To są proste rzeczy, tylko mówię, często boimy się wykonać pierwszych ruchów, a diabeł jest mistrzem od tak zwanej reżyserki w naszych głowach. Nie wiesz, co się wydarzy, jak nie pójdziesz, wszystko runie i tak dalej. Nic nie runie. On szczuje lękiem. Chcę ci zagwarantować, że użyłam miecza w swoim życiu i żyję. Nie umarłam. Noga mi się nie zraniła. Stopy sobie nie zraniłam. Mam dzisiaj naprawdę fajną relację z moją siostrą. Rozumiecie? To diabeł jest mistrzem i specem od tego, aby pokazywać w ogóle jakąś iluzję na temat tego, co to się w ogóle wydarzy, jak ty w ogóle użyjesz miecza w ogóle do swojego życia. Ale Jezus powiedział, nie miewaj, że przyszedłem przynieść pokój. Że tak przejdziesz sobie, wiesz, trochę w kościele, trochę tu, trochę w świecie, trochę tak. To nie jest chrześcijaństwo, kochani. To nie jest chrześcijaństwo. Czyli pierwsze to jest, oddzielił, drugie poróżnił, wprowadził nieporozumienie. Ja często mówię to, jak, bo to jest takie dla nas, dla mojej rodziny takie bardzo obrazowe, jak, bo Artur się u nas pierwszy nawrócił, więc jak wyszedł z więzienia, to był nowonarodzony i jak wrócił do domu, to od razu mi i swojej mamie oznajmił, że wrócił Syn Boży. Ja jestem z nieba, a wy jesteście z piekła. My z mamą siedziałyśmy w ogóle, patrzyłyśmy się na niego, jak komornik na szafę. Wiecie, w ogóle ja mówię, zwariował. Ale wiecie, co w ogóle zrozumiałam wtedy? Że jest między nami taka różnica, że jest jakaś przepaść. W ogóle mówię, wow. Nie uwalniam jeszcze wiary w to, co on mówi, bo dla mnie to był kot. Niemniej jednak w ogóle mówię, no to nas poróżni. Jakkolwiek to zwał, on to zwie Jezusem, ale mówię, no to nas strasznie poróżniło. No strasznie. Ja pamiętam, że siedziałam sobie w kuchni, paliłam papierosa, jeszcze specjalnie tak do niego muchałam mu w twarz. On do mnie mówi, do piekła pójdziesz. Ja mówię, ja? Za co? Ty zamordowałeś człowieka, a ja to papierosy tylko palę i jestem ofiarą, mówię, życia twoje z tobą. Nie no, pójdziesz w ogóle do piekła. Twoje dobre w ogóle postępowanie jest w oczach Boga jak obrzygane ubranie. Rozumiesz? Mama do niego mówi, ty w ogóle nie masz pojęcia o miłości. On nad matką gromi diabła, matka płacze, ucieka do łazienki, Artur klęczy, ojcze niebieski, ja jeszcze szybciej palę, ja mówię, o Boże, kochany, mówię, no to nas naprawdę poróżniło. Rozumiecie, ja tylko w takie chrześcijaństwo dzisiaj wierzę. Nie ma w ogóle, że my będziemy i tu, musi nastąpić radykalna różnica. Radykalna różnica, a więc miecz poróżnił. Doświadcza tego każdy nowonarodzony. Mamy nieporozumienie ze światem, przyjaźń ze światem, tak? To wrogość wobec Boga. Jedyną rzeczą, z którą Bóg nas posyła do świata, to jest Ewangelia. To jest Ewangelia. Nie współpracujemy ze światem, tak? Nie bierzemy sobie męża ze świata. Nie bierzemy sobie żony ze świata. To jest w ogóle klasyka ataku na przykład na mężczyzn. Przychodzi facet do kościoła, nawraca się. Ja to przez lata widzę i natychmiast odzywa się Krysia, stara znajoma. Zisiu, czy ty pamiętasz, jak było fajnie? Zichu już jest zawinięty. Wiecie, ale ja ją przyprowadzę do Jezusa. Ja mówię, a czy już spaliście ze sobą? Skąd wiesz? Ja mówię, no klasyka. No spaliśmy. Ja mówię, to raczej już jej nie przyprowadzisz do Jezusa, bo już jej pokazałeś taki standard. Nie wprowadziłeś poróżnienia i nie wprowadziłeś miecz, tylko się przespałeś z córką diabła. Teraz uważaj, bo zapuka teść.
Rozumiesz? Zapuka teść i przyniesie ci do głowy potępienie. Po co żeś spał z córką diabła? Rozwiedź się. Rozumiecie, to jest w ogóle, czemu w ogóle o tym mówię? Bo to jest klasyka. To jest klasyka problemów. Nie ma, że diabeł wpada jak para, przyszedł i nas zainfekował. Nie, w ogóle my często porządku nie robimy takiego, o jakim w ogóle mówi Słowo Boże. I to są nasze w ogóle problemy. Miecz ustanowił standard Królestwa Bożego. Bez oddzielenia, poróżnienia trudno jest ustanowić standard. Nie wolno się tego bać. Pewne rzeczy zrobią takie wielkie oczy. Tak, będziesz się bał czegoś zostawić. Nie bój się. Nie bój się. Zrób krok do przodu. Kiedy zgadzam się na miecz, wtedy przychodzi do mojego życia pokój. Nieświadomość tych rzeczy powoduje, że ludzie proszą Boga notorycznie o rozwiązanie czegoś. A to nie działa. To nie działa, ponieważ Bóg mówi, ja rozwiązałem. Ponieważ ja ci dałem konkretne informacje, konkretne wskazówki. Wyjdź spośród nich. Zerwij tą relację. Nie chodź tam. Traktuj poważnie moje słowo. Wprowadzaj do życia to, co rozumiesz. Nie buduj teologii w swoim życiu, czyli tak zwanej pustej informacji, która nie doprowadza twojego życia do niczego, tylko wprowadzaj do życia to, co zrozumiesz. Bóg odpowiedział nam w Chrystusie, przyjaciele. Ewangelia Mateusza 6,19. I dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Ustanawiam te rzeczy przez modlitwę. Gdybyśmy tak naprawdę okazywali posłuszeństwo Bogu, to tak prawda jest taka, żebyśmy przynosili przed Boży tron sprawę raz, rozumiecie? I byśmy wierzyli w to, że ona jest rozwiązana. I dalej byśmy trwali w wierze. W wierze. Przynoszę przed Boży tron, tak? Daną sytuację. Ja ją związuję tutaj na ziemi. To znaczy, że jest związana w niebie. Tak? Rozwiązuje i jest rozwiązana. I dalej idę w temacie wiary. I wypowiadam językiem wiary, tak? Prawdy Boże. Adekwatne do danej na przykład sytuacji. Wprowadzenie i używanie miecza poprzez oddzielenie, poróżnienie i ustanowienie będzie owocowało coraz większym pokojem i nie będziesz szukał komfortu w okolicznościach. Bo prawda jest w ogóle taka, że kiedy będziesz wprowadzał prawdy Boże do swojego życia, coraz większego pokoju w swoim życiu będziesz doświadczał. Wiecie, no śpiewamy to, Pan moim pokojem, Pan mnie strzeże. Ostatnio ktoś śpiewał, Pan mnie strzyże. Pan cię strzeże, Pan jest pokojem. Ale kiedy nie wprowadzamy miecza do swojego życia, kiedy się nie oddzielamy od tego, co jest, tak się mówi, dla potrzeb, światem w ogóle i tak dalej, tym, co nas niszczy, no to niestety nie doświadczamy pokoju, tak? I wtedy szukamy okoliczności, i wtedy szukamy komfortu w okolicznościach. A prawda jest taka, że okoliczności mogą być bardzo trudne, ale my wewnątrz siebie mamy pokój. Zobaczcie, co nas tak naprawdę interesuje cała ta pandemia, tak? W ogóle nas to nie interesuje, ponieważ my nie jesteśmy z tego świata, tak? Amen. My tak naprawdę w Chrystusie Jezusie odbieramy tylko strategię, jak teraz działamy, tak? Potrzebujemy tego, idziemy i dalej w taki sposób działamy. A w Polsce żyjemy, czy chcemy, czy nie chcemy, to żyjemy w ogóle w bardzo wygodnym chrześcijaństwie, tak? Swobodnie możemy głosić Ewangelię. My naprawdę nie mamy żadnych tutaj przeszkód. Kiedyś taki usługujący z Afryki przyjechał do pewnego kościoła. Tam była taka ostra modlitwa, gromiąca czary, gromiąca w ogóle tam jakieś złe duchy i tak dalej. A to był facet, który tak naprawdę miał do czynienia z czarami, bo mieszkał w Afryce. I ta modlitwa się skończyła, a on mówi, słuchajcie, co wy tu gromiliście? No czary. Ale tu w ogóle nie ma żadnych czarów. Wy macie problem z ciałem i z grzechem. I powiedział im coś o czarach. Powiedział wam coś o czarach? Mówi, miałem do czynienia z szamanem w pewnej wiosce. I mówi, byłem tam z grupą moich liderów. I mówi, wyszedł szaman i walnął we mnie słowem
a jego rzuciło o glebę i leżał. Liderzy się o niego modlą, wyswabadzają nad nim słowo, wstaje pastor, wali słowem Bożym w szamana, szamana powaliło. Rozumiecie? I w pewnym momencie oczywiście zwyciężył Bóg, tak? Ale wiecie, bo wielokrotnie w ogóle walczymy z jakąś iluzją. My tak naprawdę musimy wyjść z pewnych toków myślowych, z pewnych relacji, z pewnych związań, z pewnego błędnego toku myślenia, tak? Kiedy Jezus Chrystus naprawdę autentycznie staje się naszym bezpieczeństwem, tak? To nie szukamy bezpieczeństwa w innych rzeczach. Kiedy rozpoczniesz ten proces, sprzeciwiaj się następującym rzeczom, bo kiedy wprowadzamy miecz do swojego życia, możemy być bardzo, że tak powiem, drażliwi na punkcie własnej osoby. Świat mi się teraz zawalił, w ogóle no nie przetrwam po prostu tego. Dlatego mówię, czy my musimy być świadomi modlitw, które zanosimy do Boga. Często jest tak, że chrześcijanie modlą się w określony sposób, a potem coś się dzieje i oni gromią diabła. Ja mówię, to nie diabeł. To Bóg rozpoczął operację na twoim sercu. Właśnie wypowiedziałeś te słowa. Panie ordynatorze, proszę mnie przyjąć na oddział. I właśnie pielęgniarki wiozą cię na salę operacyjną. Rozpoczęła się teraz operacja, a ty wyzywasz teraz ordynatora. Co mnie tu robią? Operację chciałeś. Właśnie w tej chwili jest operacja. Więc kiedy rozpoczniesz ten proces, sprzeciwiaj się następującym rzeczom. Wszelkiej myśli, która podnosi się przeciwko poznaniu Boga, to jest mega ważne, wszelkiej nadwrażliwości na punkcie własnej osoby, myślom natrętnym i wszelkim fobiom. Tak jak w świecie zbudowałeś diabłu fundament do tego, żeby się ślizgał, tak? Tak w chrześcijaństwie trzeba zbudować fundament Bogu do działania. Wiecie? To lotnisko Słowa Bożego musi mieć na czym wylądować. A często chrześcijanie nie mają zbudowanego nawet pasa startowego. Wiecie? I ta prawda krąży. No jak tu wylądować? Tu nie ma na czym wylądować. Bo ty wczoraj powiedziałeś pewną rzecz, wylałeś kawałek betonu, a już za 3 godziny ten beton żeś skuł i już go nie ma. Już nie ma na czym wylądować. Podjąłeś pewną decyzję, 2 godziny po tym już się z niej wycofałeś. I w takich schizach często ludzie żyją. Czemu się nic nie dzieje? Ja wiem, no bo ty dzisiaj powiedziałeś tak, a jutro już masz zupełnie inaczej. Gwarantem naszego powodzenia jest to, że poddamy się Bogu pod ocenę. Przypowieści Salomona 16:1-3. Rzeczą człowieka są rozważania serca, lecz od Pana pochodzi odpowiedź języka. Wszystkie drogi człowieka wydają mu się czyste, lecz Pan bada duchy. Powiesz Bogu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się twoje zamysły. Spójrz dzisiaj sam na siebie i w ogóle zobacz. Już o tych rzeczach, o których do tej pory powiedziałam, zobacz, jaki masz do nich stosunek. Bo to jest ściśle związane z tym, czy jesteś na przykład karną osobą. Jeśli na przykład widzisz już o tym, co powiedziałam, że nigdy nie wprowadziłeś w ogóle miecza do swojego życia, nigdy nie pozwoliłeś, aby pewne rzeczy w twoim życiu urunęły, to tak naprawdę nie jesteś karną osobą. A prawda jest taka, że wiecie, że w ogóle powinniśmy reagować, tak, na pierwsze słowo Boga. Na pierwsze słowo. Dlatego powinniśmy być też między innymi świadomi tego, o co się modlimy. Jeśli nie jestem na coś gotowa, to się o to nie modlę. Dzisiaj z Basią rozmawiałam o tym w samochodzie, że często jest tak, że kiedy przychodzimy i mówimy: Panie, mów do mnie, co tam ze mną nie tak, to najczęściej nie jesteśmy na to gotowi. Wiecie, najczęściej nie jesteśmy na to gotowi. Z Bogiem trzeba w ogóle żyć na co dzień. Na co dzień. Jak będziemy z Nim żyli na co dzień, to krok po kroku będziemy dochodzić do takiego miejsca, że kiedy będziemy się budować, wzrastać w ogóle w tej tożsamości w Chrystusie, to sami będziemy widzieli siebie. Karność to droga życia.
szybkie i prawidłowe wykonywanie poleceń. Przypowieści Salomona 12:1. Kto miłuje karność, miłuje mądrość, a kto nienawidzi karcenia, ten jest głupi. Przypowieści Salomona 12:5. Droga głupiego wydaje mu się właściwa, lecz kto słucha rady, jest mądry. Droga głupiego wydaje mu się właściwa, lecz kto słucha rady, jest mądry. Karność pozwala ci być mądrym. Definicja mądrości to umiejętność zastosowania. Czyli tak naprawdę prawda jest taka, że bardzo łatwo można sobie zdefiniować w swoim życiu, czy się jest mądrym człowiekiem. Czyli w oparciu o to, co wiem, czy decyduję. Bo to jest umiejętność zastosowania. I teraz tak, jeśli wiem dużo, tak, a nie potrafię tego zastosować, to znaczy, że tak naprawdę przelatują przeze mnie rzeczy jak przez durszlak. Czyli jestem relatywny w stosunku do praw na przykład Bożych. Nie? Czyli nie przychodzę do tego Boga w taki sposób, że zapłacę każdą cenę. Tak? Potrzebuję i chcę zmiany. Człowiek mądry to człowiek poddający się pod korektę. Kto odrzuca korektę, gardzi samym sobą. To wiecie, to jest wiele, wiele takich prawd, przed którymi jak człowiek się nie ukorzy sam. Sam. Naprawdę. Dzisiaj wielu ludzi lata za jakimś ruchem proroczym tylko i wyłącznie z tego powodu, bo zeszli z wykonywania prawd Bożych i szukają proroka jako takiego palca Bożego, który przyjdzie i powie, jak żyć. A ja dzisiaj ci powiem, jak żyć. Tak, jak chcesz. Bo Bóg dał ci wolną rękę. Co dziś mówi prorok do kościoła? Odgrzeb swoje marzenia. Ktoś ostatnio do mnie mówi, a ja chcę ćpać. Ja mówię, to nawróć się najpierw. Jak ty chcesz ćpać, to się nawróć. I w ogóle nie poruszamy, mówię, takich rzeczy. Mieć marzenia w obrębie Królestwa Bożego. Tak? Postawa antykorekcyjna może doprowadzić cię na manowce. Czyli jeśli nie jestem skoncentrowany na korektę, tak, to taka postawa może mnie pokierować na manowce. Nasze decyzje kształtują przyszłość i brak naszych decyzji też kształtuje naszą przyszłość. Czyli kiedy nie podejmujemy decyzji, tak, żadnych, to też kształtuje naszą przyszłość. Można tak naprawdę dzisiaj obejść to, co ja mówię, tak, i przyjść na kolejne spotkanie i znów się tam jakoś pomodlić, coś sobie pośpiewać, a potem wrócić do domu, pogrzebać se w nosie, podrapać się w głowę i powiedzieć, to moje życie jest takie jałowe. Ale chcę wam zagwarantować, że jak będziecie wprowadzali prawdy Boże do swojego życia, jak będziecie wprowadzali miecz Bożego Słowa do swojego życia, to będziecie doświadczać życia. I to jest coś tak pięknego, kojącego twoją duszę, wprowadzającego pokój w ogóle do, jak gdyby, do twojego umysłu, tak? Że zobaczysz, że w ogóle perspektywa zaczyna się zmieniać, że zaczynasz w sposób inny patrzeć na chrześcijaństwo. Już odpadają od ciebie te iluzje tak zwanego szybkiego podgrzania, tak? Tego natarczywego, połóż na mnie ręce i coś się zmieni. Ja mówię, już włosów na czubku głowie nie masz, bo się tyle osób o ciebie modliło. Rozumiesz? A ty dalej stoisz w miejscu. Weź no w końcu jedną prawdę i zacznij wokół tej prawdy decydować. Jak oddałeś życie Jezusowi, to prawda jest taka, że masz wgląd w samego siebie. Masz wgląd w samego siebie. My w Kościele bardzo duży nacisk kładziemy właśnie na to, że Jezus we mnie, nadzieja chwały, tak? Że to Bóg o mnie chce rozmawiać przede wszystkim ze mną. Ze mną. To ja mam mieć z Nim relację. Ja nie chcę mieć relacji z moją córką przez moją teściową,
a z moją teściową przez mojego męża, a z moim mężem relacje, nie wiem, przez Elę na przykład, rozumiesz? Albo iść z moim mężem do łóżka i się okręcić folią aluminiową. Wiesz, ja chcę mieć z nim bliski kontakt. I tak samo Bóg chce mieć z tobą bliski kontakt. I dał ci wgląd w samego siebie. Czyli jesteś człowiekiem, jak jesteś człowiekiem, czyli jesteś człowiekiem karnym, wprowadzasz szybko i prawidłowo polecenia, to maszyna jest w ruchu, czyli twoje życie jest w ruchu i życie płynie. Jesteś wtedy świadomy, że nie działasz od tak zwanego przypadku do przypadku i masz zaplanowaną pracę nad sobą i wiesz, gdzie zastosować miecz. Bo tak naprawdę my wiemy, z czym sobie nie radzimy, tak? Jeśli masz jakąś relację dziwną, niszczącą, tak? Relację, która cię niszczy i zadajesz Bogu takie pytanie, czy ja mam przerwać tą relację? Tak? No i teraz jest takie pytanie, trzeba w ogóle na logikę. Czy Bóg chce, abym miał jakąś relację, która mnie niszczy, która mnie odsuwa od Kościoła, która mnie potępia, która mnie wyprowadziła w ogóle z miejsca mojego powołania? Tak? Kogo na tej drodze postawił Bóg, jakby kto postawił tego człowieka na tej drodze? Bóg czy diabeł? Kiedyś taka dziewczyna ze mną rozmawiała i zapoznała pewnego człowieka. Przestała przyjeżdżać do kościoła. Nie przyjechała raz do kościoła, drugi, trzeci. Zadała mi takie pytanie, mówię, czemu nie przyjeżdżasz do kościoła? Wiesz, zapoznałam chłopaka, jesteśmy teraz razem, tak jest fajnie, takie mam teraz fajne emocje, tak jest pięknie, nawrócił się. Ja mówię, to dlaczego nie jesteście w kościele? Wiesz, zaraz przyjedziemy, ale jeszcze nie jest tak łatwo, wiesz, bo on jeszcze swojej mamie nie powiedział. No wiesz, w ogóle to tak, on się musi najpierw przekonać. Ja mówię, nie powiedziałaś mu o rodzinie? Pierwszą rzeczą to w ogóle powinnaś w ogóle przedstawić rodzinie swojego przyszłego męża. Przyprowadza się do mamy i do taty. Wiesz, mamo, tato, to Ryszard. Ryszard, to mama, to tata. Wow. Nie podobają mi się twoi rodzice. No cóż, to moje rodzice, rodziców się nie zmienia. Wiecie, to są w ogóle bardzo proste rzeczy. Bardzo. Nie można się w ogóle w życiu z Bogiem w ogóle pomylić. Tylko trzeba wyjść w ogóle z pewnego takiego tego systemu iluzji, że Bóg coś zrobi poza mną. Nic Bóg poza tobą nie zrobi. I już na pewno dzisiaj wiesz, na podstawie tego, co powiedziałam, co musisz w swoim życiu radykalnie odciąć. Pewne rzeczy są do przewidzenia. Jeśli idziesz w jakimś kierunku i to nie przynosi życia, to jeśli nie zmienisz tego kierunku, to gwarantuję ci, że za rok będzie jeszcze gorzej. Tu nie trzeba daru proroczego. Tu wystarczy mieć oczy. Wystarczy mieć oczy. Pewna droga jest do przewidzenia. Droga z Bogiem jest do przewidzenia. Jeśli wprowadzam Bożą prawdę, tak, jestem skazana na sukces. Jeśli omijam Bożą prawdę, skazana jestem na porażkę. Tak? Choć w ogóle wszystko mam. Chrystus we mnie, nadzieja chwały, a tu na ziemi można przeżyć co? Piekło. Ale mieć na sobie tarczę, tak? I homologację. Syn Boga Najwyższego. Nie? I można chodzić po lesie. I spać w szałasie. Wojnę każdą wygrywa się wytrwałością. W Starym Testamencie Izraelici powielali cały czas ten sam błąd. Wygrywali jedną bitwę, szli do domu i świętowali. Zapominali, że Filistyni ciągle byli w pobliżu. Wygrywali bitwę, podczas gdy Bóg chciał, aby wypędzili Filistynów z kraju aż do końca. Musisz wyciąć do nogi, tak? Oddzielić się i wyciąć do nogi wszystko, co to,
co jest dzisiaj w Twoim życiu lewe. I teraz zobaczcie, jesteśmy też, bo chcę to też powiedzieć, jesteście z nami jako jeden z kościołów, czy jesteście częścią federacji. My ustanowiliśmy konkretne nauczanie, tak? Jest w ogóle nauczanie i to nauczanie należy wprowadzić do życia. W sensie, że musicie być zapoznani z całym systemem naszego nauczania. Począwszy w ogóle od fundamentów wiary, tak? Skończywszy w ogóle na, nie wiem, co tam jest końcowym, jak gdyby nauczaniem. Podstawy są. Podstawy wiary chrześcijańskiej, szkoły przebudzenia, szkoła wiary. Ponieważ my w nauczaniach złożyliśmy kilkunastoletni potencjał naszego życia. I z tym należy się, zapoznać. Należy odciąć od swojego życia wszelkie nauczanie, które nie przyprowadziło mnie donikąd. Ludzie, którzy tak naprawdę nic ze sobą nie robią, lubią opowiadać tak zwane bardzo przeduchowione historie. Takie, wiesz. I nagle przyszedłem ja i powiedziałem: Sezamie, otwórz się. Ja mówię: przepraszam, za długo z Bogiem chodzę w ogóle. Mówię, twoje życie jest pasmem nieszczęścia. Mówię, rozumiesz, ty wyglądasz, mówię, jak trendowaty. I mówię, nie wierzę w ogóle w takie szopki, wiesz, w ogóle masz takie, mówię, niskie poczucie własnej wartości. W środku jesteś, mówię, bardzo malutki, stąd potrzebujesz się dowartościować takimi rzeczami. Wtedy ci ludzie opowiadają wielokrotnie niestworzone historie niczym z kosmosu. Co się w ich życiu wydarzyło, jaka Boża obecność ich przeszyła, w jaki sposób Pan do nich przemówił, jakie oko na nich spojrzało, jaka to ręka niebiańska dotknęła ich umysłu, co im zaświdrowało wtedy w brzuchu, że jak ta ręka ich w ogóle dotknęła, to nagle było połączenie od oczu po, nie wiem, genitalia, palce w ogóle i nagle moje życie. Ja wie, i co? I dalej siedzisz w rowie. A taki brat jak Kenneth Hagin dostał od Boga słowo, jedno na przykład: będziesz nauczał mój lud wiary. I nauczał przez kilkanaście lat lud wiary. I korzystamy dzisiaj z tego. Tak? Poważnie w ogóle podszedł do tego, co powiedział do niego Bóg. Więc nie ciesz się po jednej wygranej bitwie, tak? Ale wytnij Filistynów do końca. A jeżeli żyjesz z Filistyńczykiem, to też go popędź. Jeśli jakaś tam Filistynka się próbuje do ciebie, nie wiem, dogrzebać, dopukać, to popędź Filistynkę. Użyj miecza i wytnij do nogi wszystko, co sprzeciwia się standardom królestwa. W drugim liście do Koryntian Paweł mówi o swojej dziedzicznej odpowiedzialności. On wywierał bardzo silną presję w rejonie Morza Śródziemnego, aż do momentu, gdy cały duchowy opór został przełamany, a posłuszeństwo Chrystusowi zostało utwierdzone. Musisz w swoim życiu, tak, utwierdzić siebie w posłuszeństwie Chrystusowi. Tak? Musisz poddać każdą myśl w niewolę posłuszeństwa Chrystusowi. I to są takie, wiecie, bardzo, bardzo fundamentalne w ogóle rzeczy. Bo prawda jest też w ogóle taka, że jeśli dom się wali, tak, no to znaczy, że ten fundament został gdzieś źle osadzony, tak? Że gdzieś jest jakaś w ogóle luka w tym fundamencie. Nie? Bo jak tego fundamentu nie ma, no to jak się postawi potem te ściany, to wszystko będzie w ogóle, wiesz, krzywe, nie? Jeśli fundament jest prawidłowo położony, tak? To nawet jeśli coś tam, ten budynek pójdzie źle, to można go naprawić. Ale jeśli fundament jest źle położony, to runie wszystko. Po prostu runie wszystko. Potem nie ma do czego wrócić. Bo nawet jeśli jest fundament dobrze położony, a coś tam się potem źle wydarzy, to masz do czego wrócić, ponieważ fundament jest solidny i znowu możesz rozpocząć od miejsca fundamentu, tak? Ale jeśli fundament jest źle położony, no to jest niestety kiszka. A więc nie wpadaj w dumę z powodu wygranej jednej bitwy, ani też w depresję z powodu jednej przegranej. Wróg boi się nieustannego ataku. Tak? Nieustannego ataku. Ludzie często mówią do nas: czemu wy tak bardzo dużo gromicie diabła? Ja mówię, bo jest taka potrzeba. Kiedyś taki człowiek do mnie przyszedł i mówi: wiesz, ty tak dużo gromisz diabła, a ja to tak po prostu sobie chodzę. Tak.
to w ogóle? Ja to wtedy stanęłam w ogóle, mówię, usiądź. Usiądź, choć coś ci powiem. Ja mówię, jak będziesz w takim miejscu jak ja, ok? Zbudujesz to, co ja. Nie gromiąc diabła, to ja pomyślę nad gromieniem diabła. Tylko ty nie ogarniasz nawet swojego życia. Wiesz, o co chodzi? Ty mówisz do mnie o jakiejś iluzji. Wiesz, o co chodzi? Nie masz pojęcia o duchowej rzeczywistości. Wiesz, o co chodzi? Jeśli zbudujesz to, co ja, to przyjdź do mnie i powiedz, że zrobiłeś to. Nigdy cię nie zaatakował diabeł, nigdy go nie gromiłeś i leżałeś do góry z pławikiem. Ja od kiedy oddałam życie Jezusowi, to pracuję. Pracuję. A więc dużo lepiej jest, kiedy wywierasz stałą presję na diabła, niż atakować go jednorazowo. Tak? Każdego dnia odpycham od siebie ludzi przewrotnych. Każdego dnia, tak, odpycham od siebie w ogóle zafałszowane chrześcijaństwo. Wpływ na mnie zafałszowanego chrześcijaństwa. Wiecie, praca z ludźmi to jest praca z duszą i z koncepcjami ludzkimi. I teraz popatrzcie, jesteście wspólnotą i każdy z was może mieć różną, że tak powiem, koncepcję na prowadzenie kościoła. I to jest nieistotne. Jeśli jest lider wspólnoty, tak? To ważne, co powiedział lider wspólnoty. Dlaczego? Bo w niebie jest hierarchia, a nie demokracja. A nie demokracja. I między innymi z takimi rzeczami należy się na przykład zgodzić. Ludzie mówią, ale to nikt mi nie będzie mówił, jak ja mam żyć. Ja mówię, a mi mówią. Dlaczego ma ci nikt nie mówić? Wolność to mądra zależność. Wolność to mądra zależność. My w Kościele uczymy mądrych zależności. Zależymy jedni od drugich. Jeżeli wywierana jest na niego stała presja, to musi się wycofać. Żadnej wojny nie wygrywa się jedną bitwą, więc nie rozbrajaj się po jednej bitwie, nie daj się zaskakiwać diabłu, ty po prostu go zaskocz. Więc wprowadzaj do swojego życia miecz, tak? Wprowadzaj poróżnienie, nie bój się tych rzeczy, nie bój się rezygnować z rzeczy, które są dla ciebie dzisiaj w twoim mniemaniu ważne. Nie bój się z tego rezygnować. Naprawdę. Chcę wam coś tak powiedzieć jeszcze. Kiedy nasz syn wiele lat temu miał epizod z narkotykami, i umierał od tych narkotyków. I kiedy leżał potem już w szpitalu, a ja byłam w domu, to wieczorem ktoś zapukał do drzwi. I stanął przed drzwiami chłopak, który go poczęstował tymi narkotykami, ze swoją mamą. I ja go wpuściłam do domu. On był bardzo przestraszony, ponieważ po naszym mieście poszła taka fama, że Wiktor nie żyje. I on usiadł tak, jak teraz Artur siedzi i bardzo się bał. I ja tak wzięłam go w ogóle za rękę i powiedziałam do niego, nie mam do ciebie żadnego żalu. Ponieważ to mój syn zdecydował, że wziął te narkotyki. Jego to tak uwolniło, że przestał być dealerem w jednej sekundzie. Dzisiaj on nie oddał życia Jezusowi. Ale moja postawa wobec niego spowodowała, że on przestał być dealerem, a zaczął być sportowcem. A ja wtedy miałam takie doświadczenie. Czy wierzysz w to, że choćby umarł twój ziemski syn, dam ci 1000 takich synów. Wtedy jak go trzymałam tak za rękę, to miałam to doświadczenie. Czy wierzysz w to, że jakby umarł twój ziemski syn, to oddam ci 1000 takich synów. Rozumiecie? Pozwoliłam na to, aby miecz Bożego Słowa porozdzielał mnie, uczynił we mnie różnicę, abym nie miała względu na osobę. Wiecie, nie znam nikogo według ciała.
jestem duchową istotą. Popłakałabym po moim synu, tak? Ale potem bym się cieszyła na takiego syna jak Artur. Wiecie, miałabym do niego takie same serce, jak mam do Wiktora, bo nie znam nikogo według ciała. Bóg dał tobie i mi bardzo duży potencjał. Potencjał tego, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. Wiecie, my nie osiągamy pewnych rzeczy, bo tak decydujemy. Bo tak decydujemy. Dzisiaj chrześcijaństwo jest nastawione na łatwiznę. Na łatwiznę. Na łatwiznę. Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy zanikają pewne wzorce. Wiecie, dlatego od nas, jako od chrześcijan, bo my sami od siebie powinniśmy wymagać powrotu do takich fundamentalnych prawd i życia wobec tych fundamentalnych prawd, żeby temu światu pokazywać, tak? Bo właśnie, o, objawiło się Synostwo Boże. Świat oczekuje, aż objawią się synowie. Aż objawią się synowie Boży. Ja śmieję się, bo ja kilka dni temu, jak byłam na siłowni i ten chłopak przyszedł, to on mi i Arturowi to się prawie w pas kłania. Wiecie, on nie jest dealerem. On po prostu jest teraz sportowcem. Jest sportowcem. On coś przeżył. Mogłam iść na niego na policję. Mogłam zrobić różnego rodzaju rzeczy. Rozumiecie? Ja coś wtedy przeżyłam i on coś przeżył. To dla mnie było potężne. Gdyby nawet twój ziemski syn umarł, rozumiesz? Dam ci wielu takich synów. Czy wierzysz w to, że kiedy odetniesz stare przyjaźnie, zdobędziesz w Kościele nowe? Tylko otwórz się na nie. Miej dystans sam do siebie. Wierz, że w ogóle, wiecie, bo Bóg pewnych rzeczy, Bóg nie może zrobić, Bóg zrobił. My pewnych rzeczy nie doświadczamy, bo nie robimy pewnych rzeczy. Nie oddzielamy się, tak? A chcielibyśmy czegoś doświadczać. Powiedzmy, jest jakaś relacja, która jest relacją niszczącą, ale dalej, kurczę, decydujemy się, że no siedzę w tej relacji, tak? Pracę mam słabo płatną, tak? Bóg powiedział, że będzie mi się powodziło, że będę w ogóle siał nad każdą wodą, tak? Ale boję się zmienić pracę. Czemu? Bo diabeł mi nakręcił taką jakąś wizję w ogóle w głowie. Ale jeszcze nie zrobiłeś kroku, a już wiesz? Ja to mówię, uczyń krok, a będziesz widział prawdę. Bez uczynienia kroku to jest iluzja. To jest tak zwana reżyserka, ja nie wiem, bez pokrycia. Wiecie, no czego, a byłeś tam? No nie, to skąd wiesz? No ale to wiesz, no nie wiesz, no to... Ja tak się nie poruszam. Ja nie wiem. Ja nie wiem, jak się prowadzi Basi samochód. Dopiero teraz będę go prowadziła. Ja nie wiem, jak się prowadzi ten samochód. Nie mam doświadczenia. Dopiero będę mogła się wypowiedzieć, jak nacisnę gaz. Tak? Co mogę powiedzieć o grze, nie wiem, na cytrze, jak w ogóle, jak to wygląda. My często nie robimy żadnego kroku, a już wiemy, co się wydarzy. Skąd wiesz, co się wydarzy? Już nie wiesz, co się wydarzy. Najpierw trzeba zrobić krok, zdecydować się, że wprowadzę do życia to, co dzisiaj zrozumiałem. Że w ogóle biorę się prawdziwie za to w ogóle chrześcijaństwo. Biorę się, kurczę, w ogóle odpowiedzialnie za chrześcijaństwo i za swoje życie. Że w ogóle nie będzie diabeł pluł mi w twarz, tak? I niszczył mi zborowników. Rozumiecie? Nie będzie diabeł pluł mi w twarz i niszczył w ogóle moich braci i sióstr. Ktoś kiedyś do mnie mówi, a czemu ty mówisz takie rzeczy? Ja mówię, bo nie będzie diabeł pluł mi w twarz, tak? I odbierał życia moim braciom i siostrom. Właśnie będę mówiła prawdę. Będę mówiła tak, jak się rzeczy mieć powinny. Tak, jak się rzeczy mieć powinny. Nie będę mówiła do ludzi, że wystarczy, że w ogóle uklękniesz, poddasz się Bogu i się wszystko wydarzy. Właśnie między innymi nic się nie dzieje, bo wielu ludzi się dzisiaj poddało. Przyjęło tak zwaną pozycję poddania przed Bogiem. Tak?
i weszli w to miejsce nic nie robienia. Ja mówię, przestań klęczeć, wyprostuj swoje kolana, weź łuk do ręki, napnij i zacznij w ogóle żyć, jak przystało w ogóle na chrześcijanina. Chciałabym, żebyście nigdy nie dali się wkręcać w takie, w iluzyjne w ogóle chrześcijaństwo, że ktoś wam naopowiada, tak? Że ktoś ma, ktoś nie prowadzi zwycięskiego życia, tak? Ale naopowiada wam, jakie to on ma spotkania z Bogiem. Spotkanie z Bogiem owocuje zmianą. Spotkanie z Bogiem owocuje zmianą. Kiedyś taki człowiek powiedział, że zobaczył, że po którejś swojej komorze cierpliwość do jego dzieci nie wzrasta. I w ogóle mówi, nie modliłem się. Nie spotkałem się z Bogiem. Nie spotkałem się z tym, który jest zmianą. Tak? W tym zamknięciu porozmawiałem, najlepiej mówiąc, ze swoją głową. Pousprawiedliwiałem się troszkę, poopowiadałem Bogu, jak to tam mi jest trudno, ale nie spotkałem się z Bogiem przełomu. Ale gwarantuję wam, że jeśli zdecydujesz naprawdę, zdecydujesz się na jakiś krok, tak, to na decyzję spływa moc. Na decyzję spływa moc. Nieważne, ile masz dzisiaj lat. Czy masz 20, 30, 60, 80. W każdym wieku swojego życia można zacząć obfitować. Ja w swoim życiu ryzykuję. Uczę się teraz gry na saksofonie i mam wspaniałego nauczyciela i zadałam mu takie pytanie. Mówię, kiedy będę grała tak jak ty? A on do mnie mówi, za 30 lat. Ja mówię, wow, ale ja znam, to ja idę w innym kierunku. To ja idę w kierunku wiary, tak? Mam dystans sama do siebie, nie obchodzi mnie, czy się komuś podoba, czy nie, ja będę grać. Walę na to, czy zafałszuję, tak? Nieźle było. Nieźle było, nie? Dobrze się podobało. Pewnie. Potem zmiksowaliśmy, było jeszcze lepiej. Chodzi o to, że trzeba mieć dystans do siebie i ryzykować i pokazać w ogóle światu, tak? Że my w Chrystusie Jezusie zwyciężamy. Ja nie chcę tylko śpiewać, zwyciężamy, zwyciężamy, tak? I tak naprawdę nie robię żadnego w ogóle ruchu. Ja w swoim życiu ryzykuję. Umiem trochę i wychodzę na scenę. Wiecie, jak to działa? Rób tak. To, co wiem, to wprowadzam. Umiem trochę i zaczynam grać. I doświadczam czego? Nadnaturalności. Rozumiecie? Jak ci nie wiecie, to jak długo z tego wychodzisz? W ogóle mnie, w ogóle, ale posłuchaj, w ogóle mnie to nie interesuje, w ogóle, ja jestem w ogóle tak jakby głucha na to, co ktoś tam w ogóle mówi, rozumiesz, w ogóle mnie, naprawdę, gdybym nie wykonała w sobie pewnej pracy, to gwarantuję wam, że dzisiaj nie mogłabym być w tym miejscu i pielęgnować tego urzędu, który pielęgnuję, bo by mnie krytyka ludzi zmiotła. Mnie ludzie zabijają milion razy dziennie swoimi słowami. Krzyczą o mnie, ja już nie wiem, jakie mam nazwy. Przydrożna śpiewaczka, czarownica, Izabel, Artur ma przydomek Achaba. Ja nie wiem w ogóle. Już nawet jest taki film Harry Potter i tam jest jakaś taka rodzina jakiś tam, nawet mówią, że jestem jakąś Malfoyową, ja nawet nie wiem co, ale ja mam różnego rodzaju w ogóle przydomki, niemniej jednak jestem córką Boga umiłowaną, co mnie, rozumiecie, że mnie krytykują jakieś tam małe rybki, to mnie w ogóle nie interesuje, więc zobaczcie, jak bardzo ważna jest wykonana pewna praca na sobie, tak, żeby móc być skutecznymi. I tego wam, kochani, życzę. Amen. Amen.